Jak tam robi sam mój. Okej. Okay. Ludzie nie rozumieją, czym jest Unia Europejska, ani kto i jak nią rządzi. Ale wiedzą, że nie oni tych rządzących wybrali. I jeśli efekty działalności Unii ich nie zadowalają, nie wiedzą, kogo winić, bo nie wiedzą, kim są te osoby. Jako młody aktywista nie miałem pojęcia, że kiedyś stanę na straży brukselskiej politycznej machiny. Zaskoczyło mnie, jak łatwo można manipulować procesem ustanawiania prawa i że jest on tak kruchy. Odkryłem istnienie pewnej mrocznej siły, wielkiego przemysłu o tajemniczym, często poufnym charakterze. Ten przemysł to lobbying. Poprawka 28. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka odrzucona. Od 20 lat walczę, by ujawnić, którzy ludzie w Unii Europejskiej pociągają za sznurki. Jak działają? Co ich wiąże z polityczną elitą? Dobry wieczór. Czy mogę rozmawiać z Rafaelem? Aha, nie ma go. Chciałbym mu zostawić wiadomość dotyczącą jutrzejszego spotkania. Nazywam się Pascal Kernis. Tak, z Europejskiego Forum Usługowego. ESF. Nie zdążyłem wcześniej potwierdzić, więc zrobię to teraz. Dziękuję. Do widzenia. Thank you very much. Bye bye. Bruksela jest niewielkim miastem, trochę prowincjonalnym, z pozoru. Jeśli się bliżej przyjrzeć, okazuje się jednak, że stanowi centrum wydarzeń. Tutaj zapadają decyzje biznesowe. Tu tworzy się prawo. Około 80% ustaw, które mają bezpośredni wpływ na życie Europejczyków, jest inicjowanych w Brukseli. Po jednej stronie placu Schumana
epicentrum politycznej władzy w Europie, zobaczycie siedziby Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Dookoła placu widać biura lobbystów w większości organizacji międzynarodowych. Lobbystów znajdziecie też na wszystkich ulicach wokół Parlamentu Europejskiego. Mieszczą się tam biura lobbingowe wielkich korporacji. Tam zapadają decyzje o działaniach lobbystów. W Brukseli znajduje się 2,5 tysiąca organizacji lobbingowych, 15 tysięcy lobbystów. To drugie największe skupisko na świecie. Tylko w Waszyngtonie jest ich więcej. Prawodawstwo Unii Europejskiej jest skomplikowanym, wieloetapowym procesem. Zaczyna się od Komisji Europejskiej. Ona przedstawia pomysły na nowe rozporządzenia, które potem trafią do Parlamentu i Rady Unii Europejskiej. Gdy tylko Komisja zabiera się do przygotowania nowego projektu, lobbyści usiłują wpłynąć na jego kształt. Nie odnalazłem się w administracji, dlatego przeszedłem do sektora prywatnego, gdzie mogę decydować o tym, czym się zajmuję. Potem odkryłem biznes związany z instytucjami europejskimi. I zostałem lobbystą. Wszyscy myślą, że prawa są tworzone przez instytucje. W Unii Europejskiej, przez Komisję Europejską, Radę i Parlament. Jednak jest też drugi świat, który istnieje, by wpłynąć na te instytucje. Przygotować tekst, poddać pomysł, zaproponować poprawki, dostroić brzmienie rozporządzenia do potrzeb i pragnień ludzi. A teraz głosowanie nad projektem ustawy, do której mamy dwie poprawki. Poprawka 266. Kto jest za? Kto jest przeciw? W połowie lat 90. odkryliśmy wiele unijnych inicjatyw prawodawczych zdominowanych przez przemysł i lobbying przemysłowy. Dostrzegliśmy w tym problem. Wpływ przedstawicieli przemysłu na politykę był olbrzymi. Zebraliśmy grupę do zbadania tej sprawy i zaczęliśmy przygotowywać strategię, by te wpływy ograniczyć. Tak wszystko się zaczęło.
Na początku lat 90. pracowałem w Amsterdamie w organizacji pozarządowej, współpracującej z innymi organizacjami w całej Europie. Latem 1993 dostaliśmy faks z południa Francji od grupy obrońców środowiska. Jej członkowie sprzeciwiali się budowie autostrady, która miała biec przez Dolinę Asp, piękne i ważne z perspektywy ekologii miejsce. Pytali, czy wiemy coś o roli Unii Europejskiej, a zwłaszcza Komisji Europejskiej w projekcie budowy tej drogi. Sprawdziliśmy to. Okazało się, że stanowi część programu o nazwie Sieci Transeuropejskie. TEN jest największym infrastrukturalnym projektem w historii. Jego szacunkowy budżet wynosi 400 miliardów euro. Znajomi ze Szwecji dostarczyli kolejnych szczegółów. Za budową autostrady stała wpływowa grupa lobbyingowa, Europejski Okrągły Stół Przemysłowców, w skrócie ERT. Nie znałem jej. Zacząłem szukać informacji na ten temat. Sprawdziłem w naszym archiwum i nic nie znalazłem. Przewertowałem prasę ekonomiczną. Financial Times, Economist, gazety niemieckie. Trafiłem na wzmiankę o raporcie zatytułowanym Przekształcić Europę. Brzmiało to interesująco, więc poprosiliśmy ERT o przesłanie tej publikacji. Nie wierzyłem, że ją dostaniemy, ale kilka dni później otrzymałem pocztą dużą, brązową kopertę. W środku były trzy raporty. Wyjąłem dwa pierwsze. Brakujące sieci, brakujące połączenia. Ich treść była zastanawiająca. Eurotunel, Scanlink. Korytarz Pirenejski. Te nazwy brzmiały znajomo. Poszedłem do archiwum. Wyjąłem projekt TEN Komisji Europejskiej. Przejrzałem go i porównałem z raportami. Uderzające podobieństwo. Dokumenty były niemal identyczne, zupełnie jakby komisja skopiowała propozycję ERT. Ciekawe. Wziąłem do ręki Przekształcić Europę. Autorami byli trzej dyrektorzy generalni. Jérôme Monod, Per Gyllenhammer i Wisse Dekker. Mieszkam w Holandii, więc znałem Wisse Dekkera. Był szefem Philipsa, jednego z największych przedsiębiorstw w kraju. Per Gyllenhammer był dyrektorem Volvo. A Jérôme Monod, Lyonnaise des Eaux, potężnego francuskiego koncernu wodnego. Szefowie największych europejskich firm to był polityczny manifest napisany przez liderów rynku. Wspominali o spotkaniu w Dublinie. 45 szefów firm. Wszyscy z międzynarodowych korporacji o miliardach euro obrotu. Fiat, Lafarge, British Petroleum, Hearst, Nestle, Shell, Unilever, Siemens i wiele innych. Wszyscy poparli raport.
Najbardziej zdziwiło mnie, że trzej dyrektorzy generalni usiedli i szczegółowo opisali, jak zmienić oblicze Europy. Panie ministrze, odszedłem z komisji w kwietniu 1990 i uznałem, że najlepiej iść za pieniędzmi. Przeszedłem do Europejskiej Federacji Bankowej. W federacji pracowałem 9 lat i odkryłem świat międzynarodowego handlu. Pani komisarz, miło pana widzieć. Przedstawiam prezesa ESF. Dziękuję za Koreę. Było to tuż przed utworzeniem jednolitego rynku w 92. Przewodniczącym komisji był Jacques Delors. Podkreślał, że Europa jest ważna, a my mamy coś do zrobienia. Przekonał nas, że razem możemy coś osiągnąć, że zjednoczeni zmienimy świat. Reprezentuję około 80% eksporterów i inwestorów. Około 60 milionów pracowników. And I can say that I represent around 60 million workers. As a turnover. Czyli mniej więcej połowę produktu krajowego brutto Unii Europejskiej. I don't really. Nie wierzę w szczęśliwe trafy. W większości sami tworzymy okazje. Od nas zależy, czy z nich skorzystamy. W grudniu 1993 organizacja, dla której pracowałem, zaplanowała, że coroczne spotkanie odbędzie się w Brukseli. Nadarzała się doskonała okazja do niewielkiej prowokacji. W nocy wysłaliśmy informacje do mediów i wcześniej rano udaliśmy się do siedziby ERT. Jeden z nas podał się za studenta szukającego jakichś dokumentów. Kiedy otworzono drzwi, wszyscy wbiegliśmy do środka. Dobrze to pamiętam. Byłem na spotkaniu i kiedy wszedłem do biura, zobaczyłem porozwieszane tam transparenty i wielu obcych ludzi. Poprosiłem, żeby ktoś wyjaśnił mi, co się dzieje. Usłyszałem, że będą okupować nasz budynek. Chyba pragnęli konfrontacji. Czekali, aż wezwiemy policję, by ich wyrzuciła, ale mnie się ten pomysł nie podobał. W końcu zabrałem wszystkich pracowników na lunch, zostawiając protestujących w biurze. Byliśmy zaskoczeni reakcją lobbystów. Naradzili się w zamkniętym pokoju, a potem wyszli z budynku. Wysłaliśmy komunikat prasowy do międzynarodowych mediów z listy ERT.
Oczekiwaliśmy, że okupacja tej podejrzanej, ale bardzo wpływowej grupy lobbingowej zainteresuje media. Stało się jednak inaczej. Porozmawialiśmy z jedną gazetą i jednym programem radiowym. Reszta się nie odezwała. Nie wiedzieliśmy, kiedy wrócą pracownicy ERT. Na ich biurkach leżały raporty i propozycje zmian. Mieli też świetnie uporządkowane archiwum. Postanowiliśmy skopiować jak najwięcej dokumentów. Były wśród nich listy i żądania do rządów państw europejskich oraz do Komisji Europejskiej, a także otrzymane odpowiedzi. Pokazywało to, jak ogromne znajomości i wpływy ma ERT. Dowiedzieliśmy się, że działają od lat 80. ERT było pierwszą organizacją utworzoną przez międzynarodowe firmy, by wpływać na politykę europejską. Na początku lat 80. Europa została z tyłu. Japonia rosła w siłę. Stany były potęgą, więc stary kontynent miał powody do obaw. Per Gyllenhammer z Volvo zaczął mówić o przygotowaniu nowego planu Marshalla dla Europy. Gyllenhammera fascynowała polityka. Uwielbiał światła rampy. Stworzył listę szefów korporacji, którzy mogliby zebrać się i znaleźć remedium na ekonomiczną apatię. W Komisji Europejskiej kluczową osobą był Belg Stevie Davignon. Miał doświadczenie dyplomatyczne i biznesowe. Chciał wiedzieć, jak nawiązać kontakt z przedstawicielami przemysłu. Jako komisarz do spraw przemysłu i przedsiębiorczości stwierdziłem, że nie ma dostatecznej współpracy między komisją a jednostkami gospodarczymi. Mieliśmy jedynie oficjalne stosunki z federacjami, ale nie kontakt z szefami pojedynczych firm. Uważałem, że nam tego brakuje. Założyliśmy grupę zrzeszającą takich przedsiębiorców, która potem stała się ERT. Dzięki temu poznaliśmy zdanie dyrektorów firm. Znaleźli się tam Anielis z włoskiej firmy Fiat, Wisse Dekker z holenderskiego Philipsa, Per Gyllenhammer ze szwedzkiego Volvo, ludzie z Siemensa, przedstawiciele niemieckiego przemysłu chemicznego, Francuzi, Hiszpanie i Brytyjczycy. Niewielka grupa ludzi rządzących największymi firmami w Europie,
gotowa rozmawiać o poważnych politycznych zagadnieniach z szefami europejskiej administracji. Kiedy doszło do spotkania z wizjonerem Jacquesem Delorsem, przedsiębiorcy przekonali się, że myśli podobnie do nich. Postanowili spotkać się i zrobić burzę mózgów. Dokonaliśmy przełomu. Jestem pośrednikiem, tak chyba można mnie nazwać. Lobbying ma zawsze trochę negatywne konotacje, ale to tylko sieć kontaktów międzyludzkich. Świat jest w sumie bardzo mały i robi się coraz mniejszy. Trzeba znać około 100 odpowiednich osób. Reszta i tak cały czas się zmienia. W przyszłym tygodniu spotkam się z kimś z delegacji Republiki Chińskiej. Dzisiaj firmy mają globalny zasięg. Dlatego amerykańskie, chińskie, indyjskie i tajwańskie korporacje są moimi sprzymierzeńcami. Współpracujemy w jednym celu – otwarcia rynku. Mam kontakty, przyjaciół w innych krajach i założyliśmy globalną koalicję usługodawców. Wspólnie wywieramy nacisk. Słowo lobbying oznacza pracę w lobby i rozmowy z ludźmi idącymi na spotkania, na których zapadają decyzje. Hey Ivano, how you doing? Comment ça va? Co robisz? Miło mi. Mnie również. Pascal Kernis z Europejskiego Forum Usługodawców. To moje ostatnie wizytówki. Dziękuję. Skończyły mi się. Nie możesz przychodzić bez nich na spotkania. Na wyjazdy zabieram całe pudełko. Wychodzimy? Musisz być dobrze poinformowany, konsekwentny i skromny. Świat cały czas się zmienia, ludzie też. Więc zawsze bardzo uważam, co mówię, bo to, co dziś jest w porządku, jutro może już nie być. Działam długofalowo. Nie będę udawał, że zmienię świat w kilka dni. Moim zadaniem jest ciągle spotykać się z ludźmi i utrwalać konkretny przekaz. Unia Europejska narodziła się w 1993. Nam przedstawiono ją jako projekt polityczny, ale korespondencja, którą znaleźliśmy w grudniu, wskazywała na coś innego. Wynikało z niej, że przedstawiciele ERT i Komisji Europejskiej regularnie się spotykali.
panelistów był zaskakująco jowialny. Jednak trzymano to w tajemnicy. ERT i Komisja blisko współpracowały. W 1984 opublikowano brakujące połączenia i zaraz potem komisja razem z ERT zwołała grupę, która zajęła się tym tematem. W styczniu 1985 Wiese-Dekker zaprezentował Europę 1990 i plan jednolitego rynku. 10 dni później Jacques Delors, nowy przewodniczący komisji, mówił o jednolitym rynku w Parlamencie Europejskim, powtarzając słowa Deckera. W czerwcu Lord Cockfield, wiceprzewodniczący komisji, opublikował Białą Księgę o jednolitym rynku, kopię planu Deckera. Co pół roku odbywał się unijny szczyt. Kilka dni wcześniej spotykali się członkowie ERT. Miejsce i czas utrzymywano w tajemnicy, a rezerwacje robiono z dwuletnim wyprzedzeniem. Zbierali się dwa razy w roku. Jeden z nich zajmował się organizacją zjazdu. Zazwyczaj odbywał się w ładnym miejscu. Opera w Mediolanie, muzeum w Niemczech, zamek królewski w Londynie. Zawsze zjawiał się premier, minister spraw zagranicznych albo ktoś na podobnym stanowisku. Czasami działy się niezwykłe rzeczy. Pamiętam, że kiedy dyskutowano o wprowadzeniu jednej waluty, hiszpański minister finansów zapewnił, że nieważne, kto wygra nadchodzące wybory w jego kraju, Hiszpania i tak wprowadzi euro. Bardzo silne przesłanie. Mógł przemawiać również w imieniu opozycji, bo wiedział, że Hiszpanie są zdecydowani. Takie rzeczy robią wrażenie. Rozmawialiśmy z francuskim premierem, który żywił wiele wątpliwości co do polityki wolnego handlu. Jeden z naszych ludzi, chyba Norweg, który normalnie raczej nie miałby szansy rozmawiać z francuskim premierem, powiedział mu, że Francja powinna na nią przystać. Poparł go szef firmy chemicznej z Niemiec, mówiąc, że potrzebujemy wolnego handlu i Francja nie może tego blokować. Francuski premier potraktował te słowa poważnie, bo żaden rodak tak by z nim nie rozmawiał. Trzeba zrozumieć, że Europejski Okrągły Stół był klubem dżentelmenów i na takich zasadach działał. Żadnych delegatów. Członkowie przychodzili osobiście spotkać się z innymi. Zupełnie jak w każdym innym klubie. Podczas spotkania włoski producent aut i niemiecki wytwórca chemii odkrywali, że mają te same problemy. Wszyscy martwią się o bariery utrudniające handel, o umiejętności młodych ludzi starających się o pracę, światowy system finansowy. Cały czas spotykaliśmy się w ten sposób i każdy poświęcał na to dwie doby, czyli dużo czasu, a potem wracał do domu. Mieliśmy nadzieję, że tam rozmawia się ze znajomymi i z politykami, przekazując im, że musimy budować lepiej funkcjonującą Europę, bo bez Europy jesteśmy straceni.
Wiadomość dla odbywającego się kilka dni później szczytu unijnego była jasna. Jednolity rynek, unia monetarna, projekty rozbudowy infrastruktury, elastyczny rynek pracy, deregulacja, zmniejszmy zatrudnienie w sektorze publicznym, środki oszczędnościowe i tak dalej. Wszelkie neoliberalizmy. To były postulaty ERT i podobnych im środowisk biznesowych. Zaniepokoiła nas tak bliska współpraca i stopień osobistych powiązań między Europejskim Okrągłym Stołem i Komisją Europejską. Nasze spostrzeżenia potwierdziła amerykańska badaczka Maria Green Cowles. Byłam zainteresowana jakimś projektem związanym z Unią Europejską. W Stanach nie wiedzieliśmy zbyt dużo o jednolitym rynku, dopóki nie podniesiono tej kwestii w Kongresie. Nagle rozpętała się wielka dyskusja o fortecy Europie i o tym, że wspólnoty europejskie tworzą podmiot, który uniemożliwi Amerykanom prowadzenie interesów na starym kontynencie. Zaczęłam się zastanawiać, jaką rolę w tworzeniu jednolitego rynku ma świat biznesu. Z wydawanych wtedy publikacji wynikało, że to inicjatywa rządowa. Jednak spotkania z ludźmi w Brukseli ujawniły zupełnie coś innego. Rozmawiałam z dyrektorami generalnymi i przedstawicielami firm. I każdy uzupełniał obraz o kolejny kawałek. Potem poznałam Keitha Richardsona. Keith i ja dyskutowaliśmy o różnych sprawach. Następnie rozmawiałam z innymi ludźmi i wracałam do niego z różnymi pytaniami. Czasami Keith miał odpowiedź, a czasami nie. W końcu podczas chyba 17 spotkania powiedziałam mu, że mogłabym o tym napisać. Mam tyle różnych wywiadów, ale chciałabym zobaczyć jakieś dokumenty. Odparł, że mają kilka pudeł listów do ERT oraz że nawet ich nie otworzyli. Listy z początków działalności. Po prostu pochowali je do pudeł. Od razu poczułam ekscytację, myśląc, to jest to. Maria Green Cowles trafiła na teleks od Wise Dekera, dyrektora Philipsa.
W grudniu 1985, tuż przed podpisaniem jednolitego aktu europejskiego, który zapoczątkował tworzenie jednolitego rynku, napisał do głów państw. Sedno listu było takie: nie wiemy, co zrobicie, ale macie działać. Macie swobodę działania. Jeśli nie wybierzecie jednolitego aktu europejskiego, nie zostawicie nam wyboru i może będziemy musieli przenieść interesy gdzie indziej. To była jawna groźba. ERT reprezentowało 60% produkcji przemysłowej zachodniej Europy. Zwykły szantaż. Dlaczego ani jeden rząd nie pisnął o tym ani słowem? Albo o kolejnych groźbach? Wybraliśmy ich, żeby nas reprezentowali. Czuliśmy się zdradzeni. Nie mogliśmy tak tego zostawić. Opinia publiczna powinna się dowiedzieć. Więc postanowiliśmy wydać książkę. Zbieraliśmy dane i robiliśmy wywiady, nie ujawniając ich celu. Eric świetnie się do tego nadawał. W tamtych czasach łatwo było zdobyć legitymację prasową. Jakiekolwiek czasopismo i już jesteś dziennikarzem. Nie do końca kłamstwo, ale też nie zupełnie prawda. W połowie lat 90. ERT był już wszędzie. W unijnych organach doradczych, zespołach ekspertów, instytucjach badawczych i think tankach. Niektórzy mówili, że to już nie grupa lobbingowa, ale instytucja UE. Jednak ERT jest tylko jedną z ponad 2000 podobnych brukselskich organizacji. Zaczęliśmy badać świat lobbystów. Federacje biznesu, firmy konsultingowe, public affairs, think tanki. Wiosną 1997 zebraliśmy wyniki poszukiwań i wywiadów w raport Europa Inc. Zaplanowaliśmy wydanie książki na czas dużego szczytu unijnego w Amsterdamie. Miały tam być wszystkie media. Byliśmy podekscytowani. Zorganizowaliśmy premierę. Godzinę wcześniej przyszli pierwsi przyjaciele. Pojawiło się niewielu dziennikarzy. Czuliśmy się zawiedzeni. Myśleliśmy, że przygotowaliśmy bardzo interesującą publikację. Rozczarowujące, że media nie podjęły tego tropu.
Wiele firm inwestujących za granicą jest dyskryminowanych na rzecz lokalnej konkurencji. Nie dają ci licencji, zwlekają, nakładają podatki. Różnymi sposobami blokują twój rozwój. Nie wszyscy mają równe szanse. Moja praca polega na usuwaniu takich trudności. W dzieciństwie jedną z moich ulubionych zabawek był globus, który dostałem na gwiazdkę. Przyglądając się różnym krajom, marzyłem, że kiedyś będę podróżował. Zakończyliśmy najbardziej ambitne prace nad otwarciem rynku i tworzeniem zasad, wzmocnieniem uregulowanego, wielostronnego rynku. Utworzenie silniejszej i mającej mocniejsze podstawy Światowej Organizacji Handlu. Kiedy zacząłem pracować nad częścią GATS o usługach finansowych, bardzo mnie ten temat zainteresował. Chciałem w tym uczestniczyć. Międzynarodowy traktat podpisany przez Unię Europejską, nawet jeśli nie ona go ustanowiła, jest nadrzędny w stosunku do jej praw. I wszystkie kraje Unii muszą szanować takie porozumienie. Zakończyliśmy najbardziej dalekosiężne negocjacje. Wy, negocjatorzy ze 117 państw, osiągnęliście wielki sukces. Za waszym pozwoleniem zamykam zatem rundę urugwajską. Wewnętrzny rynek Unii stawał się ważnym i bogatym rynkiem z wysokim PKB per capita. Gdy Unia Europejska prowadziła negocjacje jako jedna całość, miała sporą siłę przebicia, bo była największym eksporterem, importerem i zagranicznym inwestorem. Jednak komisarz do spraw handlu, Sir Lion Britton, narzekał, że kiedy zaczynał rozmowy ze Stanami, stał twarzą w twarz ze swoim odpowiednikiem, a za plecami miał dyrektorów banków i towarzystw ubezpieczeniowych, namawiających: zrób to dla mnie, zrób tamto dla nas. Jednak kiedy szukał wsparcia, słyszał tylko, jak ministrowie mówią: nie rób tego ani tamtego. To możesz, ale tylko to. Nie był w komfortowej sytuacji. Odkryliśmy, że w Waszyngtonie jest wielu lobbystów, którzy przekazują rządowi, co chcą osiągnąć w negocjacjach handlowych. Pomyśleliśmy, że musimy zrobić coś podobnego. Instytucje europejskie tego potrzebują. Nie mogą polegać tylko na informacjach od państw członkowskich i ich ministrów finansów. Muszą pozyskiwać informacje bezpośrednio od banków i firm ubezpieczeniowych. Światowa Organizacja Handlu powstała w czasach licznych prywatyzacji, gdy dominowało przekonanie, że co dobre dla dużych firm, jest dobre dla wszystkich, więc dajmy im swobodę działania. W październiku 1997 jechałem pociągiem do Paryża na spotkanie aktywistów z całego świata. Mieliśmy omawiać porozumienie, które negocjowano za zamkniętymi drzwiami w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Debatowano nad wielostronnym porozumieniem inwestycyjnym, w skrócie MAI. Chodziło o zagraniczne inwestycje. Dla postronnych brzmi niegroźnie. W rzeczywistości jednak podważano zasady demokracji. Potencjalnie demokracji.
MAI przygotowywały największe światowe korporacje i ich współpracownicy. Celem paktu było ograniczenie rządowej kontroli nad korporacjami oraz przepływem kapitału i inwestycji. Zmniejszyłby kompetencje rządów. Korporacjom zapewnił nowe prawa, większą swobodę, a także możliwość pozwania rządu. Porozumienie oznaczało, że gdyby dany rząd zaostrzył przepisy o ochronie środowiska, chciał polepszyć warunki pracy, zapewnić kobietom równe prawa lub opodatkować inwestycje, musiałby wypłacić zagranicznym przedsiębiorstwom rekompensatę. Korporacje otrzymywałyby też odszkodowanie za zyski utracone w wyniku wprowadzenia nowych praw lub regulacji. To przeczy logice nawet wolnego rynku. Negocjacje były tajne, dopóki oficjalna propozycja Unii Europejskiej nie wyciekła do mediów. Grupa Kanadyjczyków w jakiś sposób zdobyła elektroniczną kopię dokumentu. Źródłem przecieku był kochający demokrację cywilny pracownik rządu. Nie powiem, którego państwa. Zeskanowaliśmy tekst i opublikowaliśmy go w internecie razem z komentarzem wyjaśniającym jego znaczenie laikom. Kiedy wszystko wyszło na jaw, okazało się, że kilka z europejskich rządów nic o tym nie wiedziało. Francja się sprzeciwiła. Firmom udało się wpłynąć na treść paktu, ale efekt był odwrotny do zamierzonego. Mimo porażki z MAI, komisarz Leon Britton nie chciał porzucić tego projektu. Podczas rozmów WTO zaproponował podobne porozumienie pod inną nazwą. Głos ma komisarz Britton. Panie przewodniczący, panie i panowie, sądzę, że istniała w tej sprawie większa zgoda niż chcą przyznać protagoniści. Większość, choć nie wszyscy spośród tych, którzy dziś przemawiali, dostrzega zalety międzynarodowego porozumienia o inwestycji. Nie da się kogoś zmusić do inwestowania. Możecie krzyczeć i powtarzać slogany, ale ludzie nie będą inwestować, dopóki nie wierzą, że zarobią. WTO może dokonać zmian. Musimy przekonać wszystkich, że powinna odbyć się nowa runda milenijna, podczas której podejmiemy negocjacje dotyczące inwestycji. Dziękujemy, komisarzu. Komisarz do spraw handlu, Sir Leon Britton, zorganizował kolację dla 40 dyrektorów największych europejskich przedsiębiorstw, operatorów telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli, właścicieli banków, sieci dystrybucji, transportu, dużych biur turystycznych. Te branże stanowią około 70% PKB Europy. Zaprosił tę grupę, a po kolacji powiedział im, że skoro najedli się na koszt Komisji Europejskiej, są mu coś winni. Ludziom czasami wydaje się, że Komisja bierze pomysły z Księżyca, a potem je forsuje. Jest inaczej. Komisja chce wiedzieć, jakie tematy interesują podmioty gospodarcze. Leży to w interesie Europy. Gdy ERT rozwinął działalność w Brukseli, stało się jasne, że pojawił się nowy sposób lobbingu. Jednak ERT nie reprezentował nikogo z sektora usług.
Jeśli ludzie z tych branż chcieliby ich usłyszano, głos musieli zabrać szefowie firm. Rozmawiali z nami przedstawiciele europejskiego przemysłu stalowego, rolnictwa i tak dalej, ale usług nie reprezentowała żadna silna organizacja, która służyłaby Komisji Radą. A uważałem, że potrzebowaliśmy informacji od tego rosnącego i najważniejszego sektora gospodarki. W ten sposób stałem się dyrektorem zarządzającym Europejskiego Forum Usługowego. Mieliśmy 11 miesięcy, by przygotować Seattle, pierwszą ministerialną konferencję WTO. Wydawało się, że nada rundzie milenijnej kształt, jaki postulował Sir Leon Brittan. Chodźmy. Jesteśmy spóźnieni. Dla Komisji od bardzo dawna punktem wyjścia w negocjacjach handlowych są interesy wielkich europejskich korporacji. Kiedy prosiliśmy o dostęp do dokumentów Komisji, korespondencji czy protokołów ze spotkań, traktowano te prośby jak wrogie ataki. Z dokumentów wykreślano najważniejsze fragmenty, wszystko, o czym nie mogliśmy się dowiedzieć. Sir Leon Brittan nie dotarł do Seattle. Cała komisja musiała podać się do dymisji w związku z oszustwami, w jakie zamieszanych było kilku jej członków. Runda milenijna potoczyła się w niespodziewany sposób. Ktoś podzielił nasze wątpliwości. Więcej ludzi. Nikt nie wejdzie, nikt nie wyjdzie. Mieszkałem w Hiltonie, a konferencja odbywała się 500 metrów dalej w Sheratonie. I nie mogłem opuścić hotelu, bo jeden z protestujących zablokował drzwi, kładąc się na podłodze. Żeby wyjść do pracy, musiałem poprosić o pomoc policjanta. Miałem asystować przy rozpoczęciu rundy Seattle i wejściu w nową fazę negocjacji zmierzających do liberalizacji sektora usług. Pamiętam, że komisarz Lamier wsiadł do samochodu, ale nie mógł ruszyć z powodu tłumu. Żaden policjant nie kazał ludziom się odsunąć. Wiele organizacji pozarządowych twierdzi, że ESF odbywa sekretne spotkania z Komisją Europejską, mimo że wszelkie informacje są na stronie. Moja praca polega na kontaktach z przedstawicielami Komisji. Jeśli ktoś inny też chce się tym zająć, ich telefony są w internecie. Ja tylko robię swoje i nie mam żadnych forów. Komisja pragnie informacji od sektora usługowego, zanim rozpocznie negocjacje w jego sprawie. Bo o tym rozmawiamy. Handlem zajmują się firmy, nie organizacje pozarządowe. Well, thank you.
Jesteśmy na dorocznym spotkaniu Friends of Europe, ogromnej brukselskiej organizacji. Mnóstwo ludzi z wielu krajów o różnych zawodach i doświadczeniach, ale wszystkich interesuje jedno: jak zapewnić Europie rozwój? Jak naprawić to, co jest złe? Jak budować na tym, co już osiągnęliśmy? Taką organizację nazywamy think tankiem. W Brukseli brakuje publicznej debaty i think tanki częściowo pełnią tę funkcję. Są forum, na którym prowadzi się swego rodzaju dyskusje. Zjawili się tu politycy, pracownicy administracji rządowej i europejskiej, dyplomaci, biznesmeni, profesorowie, przeróżni ludzie. Bruksela jest trochę jak wioska. Wszyscy z wszystkimi rozmawiają. W ERT moim zadaniem było między innymi utrzymywanie kontaktów. Think tanki nie są grupami lobbingowymi, ale są z nimi powiązane, bo dzięki nim firmy przekazują swoje żądania i punkt widzenia. Wszystkie think tanki są uzależnione od dotacji z przemysłu. Jest kilku sponsorów, na przykład Microsoft. Amerykański przemysł jest obecny w Europie. Microsoft też. Mieliśmy w Brukseli think tanki sponsorowane przez przemysł naftowy, które badały, czy klimat rzeczywiście się zmienia i czy rządy powinny pracować nad zmniejszaniem emisji CO2. Możesz ufundować instytucję, by dostarczała ci badań wspierających twoje stanowisko. Albo w celach PR-owych zalać media informacjami. Zdarzają się fałszywe organizacje, jak podczas wojny o patenty na oprogramowanie. Nagle zaczęła się reklamować organizacja rzekomo reprezentująca małe i średnie firmy, która była finansowana przez Microsoft i SAP. Zawsze chodzi o pieniądze. W demokracji jest jedna osoba, jeden głos, a w brukselskim biznesie jedno euro, jeden głos. Problem polega na tym, że nie wiemy, kto kogo sponsoruje, ile wydaje się na lobbying i co promuje. Musimy opanować sytuację. Trzeba naświetlić rolę lobbingu w podejmowaniu decyzji przez Unię Europejską, wpływ dużych korporacji jak Monsanto czy Shell, czy obcych rządów jak Chiny i Rosja. W USA już od II wojny światowej mamy obowiązek ujawniania lobbingu. Prezydent Roosevelt obawiał się, że Hitler próbuje wpłynąć na Kongres, by Stany nie przystąpiły do wojny. Bezpieczeństwu naszego narodu zagraża dziś nie tylko obca siła zbrojna. Znamy nowe formy ataku. Koń trojański, piąta kolumna. Roosevelt wprowadził prawo, według którego jeśli twoim głównym celem jest wpłynięcie na pracę Kongresu, musisz się zarejestrować i ujawnić, kto ci płaci. Proste. Jednak mimo obowiązku, właściwie każdy ma wybór, bo ta definicja jest subiektywna. Co to znaczy główny cel? W rezultacie 9 na 10 lobbystów się nie ujawnia. Kiedy w 2002 zacząłem pracować jako lobbysta w amerykańskim kongresie, lobbying oznaczał prezenty, współfinansowanie kampanii, zbiórki funduszy, zatrudnianie odźwiernych z kongresu na lukratywnych posadach.
Nie mogłem dotrzeć do większości ludzi. Żeby się spotkać, musiałem coś zaoferować. Zacząłem więc przygotowywać projekt ustawy regulującej lobbying. Jednak, jak się domyślacie, nikt nie był zainteresowany moją propozycją. Wszystko się zmieniło, gdy superlobbysta Jack Abramoff został złapany podczas wielkiej akcji prowokacyjnej i zgodził się wskazać polityków, których przekupił. Gdy tylko buchnęła ta wiadomość, telefon w moim biurze zaczął się urywać. Nie musiałem już nikogo odwiedzać. Politycy sami do mnie dzwonili i pytali, czy mogą podpisać się pod moją ustawą. Bardzo szybko została przyjęta przez Kongres. Od dawna pragnęliśmy uregulować prawnie kwestie lobbingu. W 2004 w skład nowej komisji po raz pierwszy weszło 10 państw z Europy Wschodniej. Gdy jesienią José Manuel Barroso został przewodniczącym Komisji Europejskiej, wysłaliśmy do niego list otwarty podpisany przez 50 organizacji pozarządowych. Dziękuję wam z całego serca za pewność, z jaką na mnie zagłosowaliście. Rozumiem, że okazane zaufanie oznacza dla mnie wielką odpowiedzialność. Będziemy ciężko pracować, by służyć Europie, instytucjom Unii Europejskiej i wszystkim współobywatelom naszego kontynentu. Odpowiedzią był bardzo krótki list w stylu: otrzymaliśmy państwa wiadomość, dziękujemy. Bardzo interesujące. Żadnych konkretów. Dlatego napisaliśmy podobne listy do wszystkich wiceprzewodniczących i nagle pod koniec lutego zaprosiło nas do siebie biuro Sima Kalasa, komisarza z Estonii, odpowiedzialnego za administrację. Poszliśmy do gabinetu pana Kalasa. Nie wiedzieliśmy, czego oczekiwać po tym spotkaniu. Nigdy nie skontaktował się z nami żaden komisarz. Byliśmy zaintrygowani. Przywitał nas sam Kalas, jeden z członków jego gabinetu. Uśmiechnęliśmy się na widok książki, którą trzymał wiceprzewodniczący. Żartobliwy, ale bardzo krytyczny przewodnik po brukselskim lobbingu, napisany przez Erika, mnie i naszych współpracowników. Kiedy objąłem obowiązki komisarza do spraw administracji, przekonałem się, że sposób przygotowywania rozporządzeń przez Unię Europejską wzbudza ogromną podejrzliwość. Postanowiłem podbudować zaufanie do naszej administracji. Kalas zamierzał wprowadzić europejską inicjatywę przejrzystości i dostrzegliśmy w tym dużą polityczną okazję. Jako ktoś z zewnątrz, Kalas wiedział, jak Brukselę postrzega zwykły obywatel i zajął się lobbingowym przemysłem. Komisja Europejska jest przekonana, że działalność zainteresowanych stron jest legalna i stanowi wartościowy wkład w prawodawstwo. Jednak ten proces musi być przejrzysty. Ważna jest wiedza o tym, kim są ci ludzie, czyje interesy reprezentują i skąd czerpią fundusze.
Włożyłem wiele wysiłku w przygotowanie tego wystąpienia. Przedstawiłem główne zasady inicjatywy przejrzystości, jakie powinniśmy wprowadzić. Przemowa wzbudziła spory entuzjazm i wiele kontrowersji. Bez przejrzystości finansowej nie dowiemy się, kto stoi za kampanią. Kiedy prawnik jest prawnikiem, a kiedy lobbystą? Nieco większa kontrola naszych działań nie pociągnie za sobą negatywnych skutków. Zasada przejrzystości nie może zakłócać naszych kontaktów z ludźmi, z grupami interesów i nie tylko. Komisarz Kallas na pewno to rozumie. Gdy Unia rozpatrywała inicjatywę przejrzystości, chciała się dowiedzieć, jak w USA osiągnęliśmy niektóre rzeczy, dlatego kilkakrotnie wzywały mnie Komisja i Parlament Europejski. Pierwsze wystąpienia przed Komisją były bardzo pouczającym doświadczeniem. Jeden z komisarzy przerwał mi i oświadczył: rozumiem, że w Stanach mieliście problemy z lobbystami i Jackiem Abramoffem, ale jesteśmy w Brukseli i w Europie. Nie mamy tutaj takiej działalności i takich lobbystów. Zszokowała mnie jego naiwność. Anyone could be so naive as to actually believe that. Moja odpowiedź brzmiała: załóżmy, że większość waszyngtońskich lobbystów jest skorumpowana. Każda większa grupa lobbingowa z Waszyngtonu ma swój oddział w Brukseli. Siedzimy u was pod pierzyną. Skoro jesteśmy skorumpowani i korumpujemy innych, nie chcecie wiedzieć, kim jesteśmy, kto nam płaci i do czego chcemy was nakłonić? Gdy zacząłem współpracę z Komisją Europejską, Sim Kallas zrobił na mnie duże wrażenie. Potrafił ukazać potrzebę przejrzystości działań. Jednak pod koniec zachował się wbrew politycznym realiom. Po trzyletniej walce wycieńczony Kallas wreszcie przedstawił projekt rejestracji lobbystów. Dobry wieczór. Wieczór, nie popołudnie. Znaczący moment dnia. 3 lata temu zaproponowałem rejestrację lobbystów w celu zwiększenia przejrzystości i wiarygodności procesu wydawania rozporządzeń przez Unię Europejską. Dziś uruchamiamy ten projekt. Proponujemy dobrowolną rejestrację, bo jestem przekonany, że takie rozwiązanie sprosta oczekiwaniom. To ważny moment kulturowej zmiany w instytucjach europejskich. Kallas zaproponował system dobrowolny, wbrew zaleceniom organizacji pozarządowych i ekspertów. Tylko tyle udało mu się przeforsować.
Od 2 lat próbujemy się dowiedzieć, kto zablokował oryginalny projekt. Inni komisarze? Sekretariat generalny? Lobbyści? Nie wiemy. Jednak niedługo potem, podczas corocznej ceremonii w lobbingowym Przemyśle, zdobywca Think Tanka Roku przekazał Kallasowi jasną wiadomość. Pójdę w czyjeś ślady. Wiem, że nie powinienem teraz przemawiać, ale powiem, że my, Friend of Europe, nie byliśmy pewni, czy się zarejestrować. Dlatego, że komisarz Kallas nie widzi różnicy między think tankiem a lobbystą. Podobnie jak inne think tanki, tworzymy miejsce dla różnych punktów widzenia. A wy z Public Affairs nam w tym pomagacie. Wasza nagroda wiele dla mnie znaczy, ponieważ to wy wiecie, jak powinno kształtować się europejską debatę polityczną. Bardzo wam dziękuję. Miesiąc po kryzysie finansowym, który zaczął się w 2008, José Manuel Barroso stworzył niezależną grupę roboczą. Miała ona zaproponować regulacje dotyczące rynków finansowych i znaleźć sposób wyjścia z finansowego i ekonomicznego kryzysu. Do grupy powołano 8 tak zwanych mędrców. Byli to Jacques de la Rosière, Rainer Masera, Onno Reading, Otmar Issing, Callum McCarthy, Leszek Balcerowicz, José Pérez Fernández i Lars Nuberg. Sprawdziliśmy niezależność tej niezależnej grupy i oto, co odkryliśmy. De La Rosière jest prezesem firmy zajmującej się lobbingiem finansowym. Masera współpracuje z Lehman Brothers, Reading z Citigroup, Issing z Goldman Sachs. McCarthy, Nuberg i Balcerowicz są zwolennikami deregulacji. Pérez Fernández zbiera dla banków informacje o rynkach finansowych. 3 z tych mężczyzn ma powiązania z amerykańskimi bankami zamieszanymi w spowodowanie kryzysu. Balcerowicz jest bliskim współpracownikiem Cato Institute, prawicowego think tanka, doradzającego administracji Busha. Był też powiązany z neoliberalnymi think tankami z Brukseli, Polski i Wielkiej Brytanii. Żaden z tych mędrców nie był za rygorystycznymi rozwiązaniami, żaden nie był tak naprawdę niezależny i w ogóle nie pomogli w zażegnaniu kryzysu. Jedyny efekt, dużo publicznych pieniędzy popłynęło do banków. To było jakieś koszmarne déjà vu. Te same instytucje finansowe, które zostały uratowane dzięki pieniądzom podatników, teraz zarabiają fortuny na nieszczęściu Grecji,
a ci sami podatnicy płacą obniżkami pensji i ograniczeniem świadczeń socjalnych. Po 20 latach deregulacji i liberalizacji nagle byt samej Unii Europejskiej stanął pod znakiem zapytania. Zagrożona jest nie tylko Unia, ale też demokracja i przyszłość wartości, które są dla nas ważne. Czy tego chcieliśmy? Czy europejski sen był naiwnym marzeniem? Ludzie nie są wyłącznie dobrzy. Każdy ma jakąś złą stronę. Dlatego musimy się upewnić, że korzystamy tylko z tej dobrej. W tym celu mamy prawa. W społeczeństwie potrzebne są zasady. Bez nich ludzie nie będą szanować innych. Będą przestrzegać tylko jednej, wygrywa najsilniejszy. Taka jest ludzka natura. Tworząc prawa, tworzymy władzę, którą wszyscy szanują. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Kinga Kwaterska. Czytał Maciej Orłowski.